Reżyser nowych Pogromców Duchów ogłosił obsadę, a w niej tylko kobiety. W kalendarzu mamy 2015 rok, tak? Tylko sprawdzam, bo po tym jak reżyser Paul Feig ogłosił obsadę remake'u zajebistego filmu Pogromcy Duchów z 1984 roku, Neandertalczycy rozrywają internet na strzępy, zamieszczając posty niszczące reżysera. Ale czy mają rację? Przecież te wszystkie panie mają dobre poczucie humoru i zaliczyły swoje epizody w Saturday Night Live. Do tego mamy rok 2015 i wygląda na to, że w tym roku producenci postawili na filmy głównie z babeczkami. Może to i dobrze, bo póki co najlepszymi i najśmieszniejszymi aktorami są głównie faceci, więc czas chyba dać im szansę. Czas pokaże, czy była to właściwa decyzja.